Tylko jedno w głowie mam. iPhone 12. Mi, i Mam nadzieję, że go kiedyś kupię. Albo następnego. Dzień dobry, Konrad Błaszak. Dzisiaj nagrywam z domu, bo pogoda jest taka, że. no się nie nagra. Nagrywam w domu, to jest jedyny kadr, jaki znalazłem, który będzie sensowny. Więc wybaczcie, jak Wam ten fistuś, czy tamten coś przeszkadza, ale to było jedyne. Najlepiej, jakie znalazłem. iPhone 12. Mówiłem na Instagramie, zapraszam na Instagrama, bo tam. Mówię najczęściej, najwięcej i najgłupiej. E, a z tego jestem znany. E, no, tam mówię, ale e, stwierdziłem, że chcę powiedzieć trochę więcej o iphonach bo to jest jednak premiera, na którą czekałem. E, nie będę ukrywał. Jestem iPhoniarzem od jakiegoś czasu, więc interesuje mnie to. Kupiłem 11. Czy żałuję? Patrząc na premierę, kurczę, kupiłem dwunastkę mini albo dwunastkę, ale zaraz do tego przejdziemy. 12, 12 mini, 12 Pro i 12 Pro Max. Tak, tutaj wszystkie mam e, otwarte. Świetne telefony. E, 12 Pro, 12 Pro Max. Ich nie będę omawiał. E, drogie, bardzo drogie. Duże, sz, urosły i to sporo. Dla mnie minus. Tyle. Dużo ciekawsze są 12 i 12 Mini. Wydaje mi się, że dla Apple też, bo Apple poświęciło jednak dużo czasu na prezentacji właśnie temu modelowi, 12 i wersji Mini, więc sądzę, że to jest ten model istotniejszy dla nich. I się wcale, patrzę, wcale się temu nie dziwię, ponieważ 11 od dłuższego czasu jest najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie. A jak jest najlepiej sprzedającym się smartfonem? No to kurczę, trzeba to drążyć, trzeba drążyć, trzeba wycisnąć jeszcze ten trend i się temu nie dziwię. Dlatego powstała dwunastka. Powstała też dwunastka mini i to jest ciekawy zawiek Wszyscy, albo większość czekała na mały telefon od Apple zapowiadany już od jakiegoś czasu. Nie S 2 bo to jednak nie do końca to, tylko taki bezramkowy. Wszyscy mówili, bezramkowy, jakieś 5,5 cala, 5,4, 5,6. O Jezus! O Jezus! Aaaa! I, i, I przez długie miesiące było Fanu Apple, fanu Apple obucie się, zesraje się Ja ten poziom spadane. Ale dobra, i przez wiele miesięcy Przez wiele, nawet więcej, chyba lat już może nawet Tak było, ale Apple w końcu dowiozło W końcu pokazało iPhone 12 mini 5,4 cala, bezramkowe Nawiązanie do e, tej konstrukcji Takiej bardziej kanciastej Chociaż są zakrojone na rogach, ale Płaskie e, boki i wygląda to świetnie. Jakby na premierze, jak oglądałem premierę, bo swoją drogą nie mogę oglądać, byłem w pracy, ale wróciłem do w domu i mimo, że było późno, obejrzałem premierę i już zasypiałem przez telefon tak, ale obejrzałem i, i super I, i kurczę, jarałem się strasznie, ten niebieski kolor, zielony taki sobie, znaczy ładnie jest ten zielony nowy, ale tam szału nie ma, czerwony oczywiście zawsze sztos, ale ten niebieski, Jezus Maria, jaki piękny, no nie mogę. Piękny panie, jak ja piciele, mam za tak wyglądał jakby nie miał, nie miał, jak tak się uśmiecham, ale interesują mnie ceny. Interesują mnie ceny dwunastka, czyli powiedzmy sobie to z bezpośredni następca jedenastki. Dużo ciekawsza, ma już Oleda, coś jeszcze pewnie ma, ale nie wiem. No i ma Oleda, jest dużo mocniejszym, lepszym, ciekawszym wariantem 4200. Dobrze patrzę. Tak, 499, najtańsza wersja. E, jak dobrze pamiętam, one są tylko w 128. E, a nie, są 64, to prosą tylko. Są 64, 4200, czyli e, poszło do góry o sporo, bo 3600 kosztowały na starcie 11ki Teraz 4200 to z 600 do góry. Sporo, e, ale to powiedzmy, że smartfon jest trochę lepszy, OLEDowy, coś tam, coś tam. Dużo, ale okej. Okay. I Apple świetnie zagrało. Masz jedenastkę, czyli ten najtańszy, jaki był. Dajemy ci dwunastkę. Może jest drożej, ale jest lepiej. Spoko. Yy, I Apple stwierdziło, pewnie doszło. W, związku w kurczę no, ale od razu przekraczamy tą barierę. Liczę na polskie, przekraczamy tą barierę czwórki. Znowu będzie drogo, nie będzie żadnego taniego. Dajemy mini. Dajmy mini, który będzie spełnieniem snów wielu osób. I mini kosztuje tyle co 11 kosztowała na starcie: 3600, 3599. I szczerze mówiąc, liczyłem trochę, że może będzie taniej. Dużo fanów, fanów Apple mówiło, będzie tanio, i na pewno tam koło trójki. No jest tak słabo koło trójki, ale kurczę: 3600 to jest nadal dobra cena, nie? A tutaj. Paradoksalnie przy komputerach jest tak, że często te mniejsze komputery są nieco droższe, bo musicie upchnąć całą tą technologię na mniejszej przestrzeni. Trochę inaczej rozwiązać to technologicznie, żeby to działało. Tutaj w smartfonach raczej mniejszy, tańszy, spoko, i tutaj też tak jest, ale patrząc na 11, jeśli miałbym wybierać za 3611 i za 3612 mini, nie mówię tutaj o procesorze czy coś. Kurczę, wziąłbym 12 mini, głównie przez ten rozmiar to jest 5.4 do 6.1, to jest bardzo duża różnica, szczególnie przez inną budowę i jeszcze większą bezramkowość. On może być genialny w leżeniu w ręce. Może być po prostu takim sztosem, że się skicham namiętowo, jak go wezmę do ręki i będę płakał, że kupiłem jedenastkę, a nie czekałem na niego. Mam nadzieję, że nie, bo wtedy się po prostu... trzlapa nie mogę kupić telefonu teraz nowego. Ultimatum dostałem, bo kupiłem poba No, yy, więc skicham się namiętowo, bo... Kurcze, Apple mogło właśnie stworzyć smartfon, który nie jest tani, ale nie jest aż tak drogi jak mógłby być. Który jest mały, który jest topowy, który będzie miał świetny aparat. Wydajność, zobaczymy jak z baterią, z tym może być różnie, ale pod każdym niemal względem może być takim sztosem, że sądzę, że dwunastka nie będzie najlepiej sprzedającym się urządzeniem. To będzie 12 mini. Ona będzie po prostu. No stosem. Eee, wierzę w to też, mam nadzieję i też to wierzę. I mam nadzieję, że też cały rynek powie U, o, plus sprzedało miliardy tych telefonów. Nie sprzeda miliardów, to tak, tak, tak zagadałem po prostu. Dlatego może my też zróbmy mały telefon, nie? A nie, najtańszy to jest 6 cali Xperia, która jest długa, która też jest fajna, leży w ręce, a jest długa jak cholera. Więc może zróbmy też mały telefon, sam to powiem, mm, S10e Dobry trop może to był, zróbmy coś jeszcze troszkę mniejszego, bezramkowego, fajnego, będzie się sprzedawało. Huawei może coś jeszcze powie, może powie mi, na to bym mocno liczył. Czy takie Chińczyki jak Oppo, Vivo, Rimi, na to też bym mocno, e, mocno wierzył, mocno liczył. I kurde, no czekam, czekam, Jezu, jaram się. Ten Wiem, że ten vlogasek po wrażeniach nie jest aż taki e, sensowny, e, składny, ale kurczę, no, mmm, no taki ze mnie YouTuber jak z koziej Dupy trąba, czyli tak średnio. Ale mam nadzieję, że rozumiecie przekaz. iPhone 12 mini będzie sztosem. Wyceniony jest w miarę dobrze. W miarę, bo nadal to jest drogie urządzenie, ale jakby cenowe, jest w miarę ok. I mam nadzieję, że to będzie przełomowy moment na rynku, który wprowadzi e, nową erę. Nową erę, że małe telefony znowu będą fajne. Tyle, bo się rozgadałem. Pierdzielę już bez sensu. Nie wiem, czy kto wytrzyma za mną prawie 8 minut. Mam nadzieję, że Wy, przystojniaki. A tak serio, dziękuję bardzo, żegnam. I zapraszam na mojego Instagrama. Dawajcie lajki, like, komentarze, napiszcie w komentarzu, co Wam się podoba przy nowych iPhone'ach, a co nie. Pozdro!